Siemanko! W dzisiejszym odcinku omówię następną postać, czyli czarodziejkę. Jeżeli interesuje Cię, jak rozwijać tą postać, zapraszam Cię na film. Witam Was, diablomaniacy, bardzo serdecznie. Z tej strony Tomas. Jest to kanał o grach hack and slash, ale głównie w tej chwili o Diablo 2. Więc zaczynajmy. Przejdźmy do karty czarodziejki. Co my tu mamy? Czarodziejka, postać typowo czarująca. Mówi się o takich postaciach glass cannon, czyli atakująca z daleka. Typowo nastawiona na damage, nie na obronę. Czyli jest taka papierowa, się to mówi, w obronie. A bardzo mocna w ataku z daleka. Na żywioły. Ale zacznijmy od statystyki. Na początku mamy 10 siły, 10 25 zręczności, 10 witalności i 30 energii. Bardzo mało siły, bardzo mało witalności. No tutaj jest właśnie widać, że ma słabą defensywę. A za to jest 30 energii, czyli jest nastawiona na manę. No i zręczność tutaj 25. Później do tego przejdziemy, co z tym blokiem. Życia 40, słabo, mało, bardzo mało. Wytrzymało 74, to nie ma takiego znaczenia. Mana 35, tu jest bardzo dobrze. Co jeden level dostajemy 1 życia, mało. Wytrzymałość 1 to jest w miarę standard. No i 2 do many, to jest lepiej niż większość postaci, także ok. Efekt dodawania punktów, czyli jeżeli dodamy 1 wita, dostajemy 2 do życia. To jest też mniej niż większość postaci. No i 2 do many, jak dodamy w energię 1. Czyli widać tutaj od razu, że jeżeli będziemy dodawać witalność, to nie uzyskamy tutaj dużych efektów w życiu. A dodając w manę, bardzo, bardzo dużo zyskamy many. No i tak. Teraz breakpointy i framey. Szybsze odzyskiwanie równowagi. No nie ma tutaj jakiegoś szału. Zaczynamy od 15 frame'ów, gdzie Paladin zaczyna od 9. No ale na szczęście w Lord of Destruction zwykłym mamy taki item jak Spirit, który ma 55 do Faster Cast Rate, czyli przenosimy się od razu na 9 frame, mając Spirita w mieczu albo w tarczy. Więc tutaj można aż tak strasznie to nam nie będzie przeszkadzać, ponieważ w itemach możemy szybko sobie przeskoczyć o wiele klatek szybszego odzyskiwania równowagi. No ale zdecydowaną największą siłą jest szybsze rzucanie czarów i tutaj jest naprawdę super. Mając te 40-60 już mamy 10-9 frame'ów, czyli no mega szybko rzucamy te czary. Tutaj z blokiem jest słabiej niż u większości postaci. Trzeba się właśnie zastanowić, jak tutaj dodawać statystyki w tej postaci. Według mnie nie opłaca się jednak iść za bardzo w energię, chyba że na początku, a później zrobić reset. Tylko na początku, jeżeli jakiś czar ma dużo wymagane, ponieważ dużo many zyskamy z itemków. Dużo many zyskamy bardzo z itemków i w energię jest jeszcze jedna taktyka na Energy Shielda, którą później omówię, czy się opłaca, czy nie. Jest druga sprawa, czy dodawać w zręczność. Ale może przejdźmy do postaci już. Mam tutaj czarodziejkę stworzoną w Hero Editorze na plagi. Tym razem udało mi się tutaj życie, tak jakbym miał 99 poziom. Widzicie, że many mamy więcej niż życia. I to jest właśnie ten efekt, że każdy level daje nam 2 do many. Tutaj są jeszcze questy na życie, on wszystko uwzględniłem. Więc na 99 poziomie czarodziejka już powinna mieć 200 prawie życia. No i te statystyki. Siły dodajemy tylko tyle, żeby założyć itemy. Tutaj ważnym wyznacznikiem jest oczywiście Spirit w tarczy i Storm Shield, czyli 156 siły.
pewnym momencie prawdopodobnie będziemy musieli to 156 siły dodać, bo odejmując oczywiście Torchlighta, jeżeli mamy Anihilusa i inne harmy, ale czyli siłę dodajemy tylko tyle, co żeby założyć itemy. Zręczność, tutaj jest sprawa tego bloku. To jest sprawa tego bloku i ja jestem graczem hardkorowym, więc ja gram na blok u czarodziejki, więc sobie akurat tutaj dodamy sobie trochę siły, żeby coś tam założyć. No powiedzmy, że dodamy sobie tam 118, o dobra. Zobaczmy, czy mamy jakąś tarczę. Mamy. Tutaj na takiej tarczy jest bardzo ciężko wyciągnąć blok. I czy mam jakąś lepszą... O, jest Monarcha i w niej będziemy robić... Więc ona ma 156 siły. I w niej, jeżeli zrobimy Spiryta, nie za bardzo się da blok do 75 dociągnąć. Więc Storm Shield jest takim wyborem. Ja tutaj nie mam jak go wam pokazać, ale w nim około 150 do zręczności trzeba dodać. 150 do zręczności około i wtedy blok mamy tutaj 75%. Mimo że u tej czarodziejki nie jest to na przykład na softcore wymagane, to ja na hardcore na przykład dodaję te 75 do bloku kosztem żywotności i kosztem energii, chociaż energii na softcore też bym nie dodawał w ostatniej fazie gry. No i resztę dodajemy w żywotność. Tutaj dodam powiedzmy, żeby jak trzeba będzie coś założyć, to tam troszkę. Dobra, a resztę w żywotność. Ile tu będziemy mieć życia, powiedzmy 870 życia, tak? 870 życia, no szału nie ma, jednak większość graczy na softcore i dodaję jednak wszystko, nie dodając zręczność i w energię, tylko wszystko dodaję w żywotność. Mimo że tak mało to dodaję, to dodaję. Dobra, to byśmy mieli mniej więcej statystyki omówione. Teraz przejdźmy do skilli. I najpierw może, jeżeli już powiedziałem o tym bloku, jest druga taktyka defensywna, którą na hardkorze też można stosować, na PvP ją też stosują, to jest na tą tarczę energetyczną. Wtedy tutaj ciosy absorbuje mana. Ja jestem zdania, że na każdej czarodziejce ten pierwszy punkt i tak bym dodał. Ten pierwszy punkt i tak bym dodał. Zawsze. To jest taki... I wtedy po prostu no nie wiem, zależy ile mamy do skilla. Jakaś część w tą manę sobie, ten damage jest rozłożony, tak? Nie wszystko idzie w życie, tylko coś tam idzie w manę. Mamy miksturki od many, więc możemy się posiłkować w defensywie tym. Ja jestem zwolennikiem dodania tutaj przynajmniej jednego punktu. A są gracze, którzy maksują telekinezę i ten skill i... Jest dużo itemów do many i grają też tak, chociaż ja bym bardziej wolał uniknąć tutaj dodawania skilli, ponieważ kosztem damage'u to robimy. Ale jeżeli chodzi o to, dlaczego czarodziejka jest taka super, przejdźmy do jej dobrych stron. Najpierw omówię te skille takie właśnie, które bym dodał po jednym punkcie. I to jest właśnie tarcza energetyczna, jeden, oczywiście teleport. To jest nasz skill, który czyni czarodziejkę wyjątkową. Mamy problemy, nie chce nam się z kimś walczyć, chcemy gdzieś przelecieć na bok. Cyk i już nas nie ma. Świetny skill. Przy dużym faster cast rate'cie i dużym
faster hit recovery, czyli odzyskiwaniu równowagi, naprawdę no nie ma opcji, żeby nas potwory praktycznie zabiły, uciekając tym skillem, tak? Bardzo, bardzo ciężko nas będzie zabić, jeżeli będziemy się przemieszczać tym teleportem, więc to jest, ale też to jest skill, który dodałbym jeden, to jest też tarcza energetyczna, no i tutaj telekineza. Mało kto tego skilla używa, ale jest, można nim kilka fajnych rzeczy robić, na przykład z daleka coś brać, otwierać, także wziąć WP-ka sobie i można się przenieść, otworzyć sobie, wziąć złoto, dobra. Czyli telekinezę i tak musimy dodać, niektórzy używają jej, niektórzy nie. Następnym mega, mega super skillem jest pole statyczne. Pole statyczne ściąga życie wszystkim niewrażliwym na błyskawice. Wszystkim wrażliwym na błyskawice, tylko tym niewrażliwym na błyskawice nie ściąga. I wszystkim bossom. Jest to mega, mega bardzo dobry skill na bossów. Właściwie jest tak stworzony, że na normalu chyba 75% ściąga i na koszmarze, albo na normalu prawie do zera, na koszmarze 75%, a na helu ściąga na piekle do 50%. Może zademonstruję na tym. Zobaczcie, żebym ja tu nie zginął. Gdzie indziej to zrobimy. Nieważne, jestem ubrany. Widzicie, jak czarodziejka jest papierowa, tak? Oczywiście tutaj jest nieubrana, ale grupkę potworów. Trochę pasowałoby dodać więcej w to. Jeżeli będziemy mieli trochę do skilla, to nam to, zobaczcie, to atakuje ich wszystkich naraz, tak? I ściąga im życie do 25%. No to jest mega, mega wartościowy skill. Ja uważam, że ten właśnie skill, pole statyczne, zawsze dawałbym jeden. Teleport zawsze dawałbym jeden. I tutaj tarcze energetyczne zawsze dawałbym jeden. Jeden dawałbym też w ciepło. To jest regeneracja many. Na wyższych, im większy mamy poziom, tym lepsze. W połączeniu właśnie z tą tarczą energetyczną, tą tarczę nam jakby cały czas buduje na nowo, więc jest jeszcze taki item jak Insight, który najemnik zwiększa nam aurą manę, co mega, mega poprawia naszą regenerację many dodatkowo, więc tutaj bym dodał też w ciepło jeden. No i tarcza z zimna. Są trzy. Jedna wyrzuca lodowy grot, jeżeli nas ktoś tam trafi, to jest bardziej na łuczników, taka kontra, to ich spowalnia, tak chilluje, a ta tarcza, zbroja mrozu, najlepsza według mnie, premia do obrony ma tutaj 30, ta ma niby więcej premii do obrony, ale ja uważam, że ta jest mimo wszystko najlepsza, ponieważ jeżeli ktoś podbiega do nas i nas atakuje, to go zamraża. I to jest mega wartościowe, ponieważ możemy o wiele łatwiej się obronić przed atakującymi nas przeciwnikami. I po prostu, mimo że premia do obrony jest mniejsza, to ja bym zawsze używał tą zbroję. Jest najlepsza. Jest po prostu lepsza od tych dwóch zachowaniem się podczas walki. I to by był skill, który też bym dodał jeden. I to by były te skille. Czyli zawsze bym dodawał w tą tarczę jeden. Zawsze bym dodawał pole statyczne, teleport i tarcza energetyczna. I jeden do ciepła. Teraz przejdźmy do taktyk na początek gry. Czyli czym zaczynamy? Ja bym sobie tutaj zdecydowanie odpuścił zimno. Całkowicie te skille: lodowy pocisk, lodowe uderzenie, lodowy grot, nowa mrozu. To są mały, mają bardzo damage i do tego 24 poziomu będzie nam bardzo ciężko się grało.
Więc ja bym tutaj albo poszedł w wiązkę błyskawic, później w błyskawice albo w nowe, w te trzy skille, albo później dopiero w ten na startowy build, albo poszedł w fireballa. To jest też świetny na początek, zwłaszcza że jest ta słowo runiczne liść i tam z run tir ral można zrobić bardzo dobre słowo runiczne z tir ral i mieć mega bonus do tych skilli. Więc na start bym polecał albo błyskawice, albo ogień. I przejdźmy do buildu takiego optymalnego, najlepszego według mnie i wielu graczy na Battle.necie i ogólnie. Są to błyskawice. Można wyciągnąć tutaj największy damage, najlepszy, najwyższy. Dlaczego tak jest? Dlaczego ten light taki duży damage osiąga? Zróbmy tutaj sobie pod błyskawice i pod seryjne błyskawice. Dlaczego to tak mega dobrze działa? Dodajmy tutaj wszystkie synergie. Jest wiązka błyskawic, tak. Błyskawice. Błyskawice. Seryjne błyskawice. I nowa. Nowa i jeszcze mistrzostwo. Czyli 5 skilli musimy zmaksować. 5. 4 skille plus mistrzostwo. I wtedy tamte skille, które na początku mówiłem, że po jednym, czyli tarcza energetyczna, zbroja mrozu sobie zarzucamy. No i wtedy możemy sobie też jeden dodać w burzę, niech sobie tam strzela co jakiś czas te 500 damage'u i pokażę wam jak to działa. Strzelamy wrogów i z pierwszego trafiamy i później samo naprowadza się, tak? Ten seryjne błyskawice i po prostu czyści super, ponieważ no mam bez żadnych itemów, mam już 4300, a na tym 7200. Tutaj można wyciągnąć damage rzędu 20, 30, nawet 40 tysięcy, zwłaszcza że mamy, nie wiem czy w ogóle zauważyliście, ale buildy na lighta są po prostu najlepsze. Jawa Zonka jest na lighta, Trapsinka jest na lighta i ta czarodziejka też jest na lighta. Po prostu mamy takie itemy jak Oko Gryfa, które ściąga resy i podbija damage mocno. Mamy taki item przede wszystkim jak Infinity. To jest broń dla najemnika, która ma aurę Conviction, przekonanie, i ona ściąga bardzo mocno resy w dół, a dodatkowo ściąga niewrażliwość na błyskawice. Zobaczcie jak to kosi, tak? To jest na pojedynczy cel na jakiegoś bossa właśnie można tym strzelać, a później na więcej potworów tym. Dobra. Więc te błyskawice to jest top 1 build. Używamy sobie wtedy tak z polem statycznym, super na bossów, teleportem i tamtymi skillami, którymi mówiłem. Więc to by był top 1 build na błyskawice. Później można wiele stosować, wiele różnych buildów, ale ja osobiście najbardziej lubię grać buildem, jeżeli nie mam jakichś super itemów, bo ten build na błyskawice to jest build, którym mamy już naprawdę, jesteśmy zarobieni i mamy na Infinity, Oko Gryfa, tam najlepsze różdżki, najlepsze zbroje, najlepsze itemki ogólnie, arachnidy, soje i tak dalej. A jeżeli jesteśmy taką początkującą sorką, to ja preferuję swój build. Najpierw dodam po jeden te skille, co cały czas używam, czyli o, pole statyczne, teleport i tarcza energetyczna, zbroja mrozu i ciepło. I ja dodaję
Niektórzy preferują zamieć. Ja preferuję orba, też ma bardzo duży damage. Maksujemy lodowy pocisk. Jeżeli gramy na zamieć, to mamy później mniejsze możliwości dodania drugiego żywiołu. Mamy mniej skilli do wykorzystania. A tutaj, jeżeli gramy na orba, wystarczy zmaksować tak naprawdę dwa skille, ponieważ tutaj to mistrzostwo, jeżeli mamy na przykład powyżej 10 do skilla, ona aż za bardzo już zaczyna ściągać teresy. Przeważnie potwory mają tam około 40-50 resów na wszystko, bossy mają więcej, ale jeżeli mamy tutaj 150 do ściągnięcia resów, to nie ściągnie nam niewrażliwości na zimno, tylko obniży res na zimno, więc nic nam to nie da, jeżeli potwór ma niewrażliwość. Więc tutaj nie maksymalnie dodawałbym 5, no 5, to zobaczcie, już ściąga 45, załóżmy jakieś tam itemki do skilla, już nam ściąga 60, tak? Więc jeżeli będziemy mieć 10 czy 15 do skilla, no to nie trzeba więcej tutaj dodawać. Więc orb, zamarznięta kula, a drugim wtedy żywiołem ja preferuję fireball. Fireballa. I tutaj jest naprawdę super, super się tym gra. Nie trzeba wtedy tutaj w meteor już iść tą stroną, tylko resztę skilli po prostu dodać w to i w to i w to. I naprawdę, naprawdę super się tym gra takim połączeniem. Jeżeli potwory są na zimno, to wtedy musimy atakować fireballem. A jeżeli potwory są na na wszystkie inne żywioły, to wtedy atakujemy. Super to się rozchodzi. Zobaczcie, jak jeden taki kolec ma 500 prawie damage'u, także super to się gra. Niektórzy preferują na zamieć, ja sądzę, że jeżeli bym grał na zamieć, to już dużo w następnego skilla nie dodam, tak? Jeżeli gram na orba, mogę sobie wtedy naprawdę dużo fireballa dać. Fireball ma wtedy też 3000 obrażeń, to jest też jeszcze spokojnie tych na zimno ściągamy. Bez żadnego problemu fireball tutaj ich likwiduje też. I mamy dwa mocne żywioły. Na początku polecałbym właśnie grać tym zestawem orb fireball, a później na lighta już się przestawiać, jak już jesteśmy, jak się wzbogacimy. Orb jest mega, mega. Na koszmar to jest chyba najlepszy skill według mnie. Tak jest, po prostu chodzi o, już nawet nie o damage, tylko o ten rozbrysk, że tak wszystkich atakuje. Oczywiście zamieć też jest super. Zamieć też jest super. Można grać oczywiście na meteor plus light, tak, albo plus orb. Można grać różnymi kombinacjami. Tą czarodziejką można grać, później połączyć dwa żywioły, ale nie już trzech raczej nie połączysz. Wtedy dodajemy do meteoru na przykład ten Chain Lightning, tak, seryjne błyskawice, albo do zamieci można seryjne błyskawice dodawać, też się fajnie gra, albo fireballa do zamieci. Ale tu już wtedy takiego damage'u nie wyciągniemy. Ja bym polecał ten build. Jeżeli będziemy grać na przykład na samego meteora albo na samą zamieć, no to ile tutaj musimy dodać tych synergii? Ile możemy później wsadzić w inne skille, tak? Lodowy grot.
Pewnie te wszystkie trzy do góry. No i mistrzostwo jeszcze pasowałoby zmaksować, tak? Chociaż tutaj z tym mistrzostwem to jest tak samo jak z tym orbem, więc nie trzeba tak maksować. No ale tutaj damage wtedy mamy bardzo wysoki. A ile możemy wtedy dodać na przykład w tego chain latinga, tak? Jeden w to. Aha, musimy jeszcze to zrobić. I to, i to. Więc ile możemy sobie wtedy w tego chain latinga dać? No już nie tyle co w Fireballa. Tam trzy prawie skille zmaksowaliśmy, tak? No, więc tutaj mamy na tym wtedy jakiś tam 1000, a na zamieci tak samo sobie włączamy, tylko na zamieci mamy te 3000 bez, no tutaj mam jakieś itemki, ale mamy jakiś dobry damage na zamieci, a tutaj mamy słabszy, tak? Wtedy trzeba się już wspierać najemnikiem, który mocno bije fizycznie i można używać oczywiście Infinity, różdżek do zmniejszania odporności. No jest kilka sposobów, żeby nie musieć używać drugiego żywiołu, ale jednak bez Infinity jest ciężko, tak? Jakiego najemnika? Będzie specjalny odcinek o najemnikach. Jednakże powiem, jakiego najemnika ja używam najczęściej. Jestem graczem, który gra hardcore, więc używam z drugiego aktu z aurą obrona. Niektórzy używają oczywiście też z aurą tą zamrażającą. I to są tych, według mnie, tych dwóch najemników brałbym tylko pod uwagę. I ale będzie też specjalny odcinek o najemnikach po omówieniu wszystkich postaci. Będzie specjalny odcinek o najemnikach i będzie specjalny odcinek o itemkach. No i tak, to byśmy mieli wszystko omówione. Oczywiście ta, w tej czarodziejce nic nam tutaj nie daje jakiś damage od broni, czy nie, chyba żebyśmy grali na enchanting, ale no to jest bardzo... Tutaj w ogóle ta hydra, ten urok, moim zdaniem bezużyteczne skille. To też jest słabe, bo według mnie nie za bardzo to jest mobilne i stoi w miejscu, tego to bym sobie też odpuścił. Także to, co właśnie powiedziałem, to są moje typy i jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, zalajkuj filmik, skomentuj, jakie masz inne pomysły na dalsze poradniki dla początkujących. A teraz zapraszam Cię już do filmiku, w którym mówię, jak zaplanować rozwój postaci. I pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!